Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Republika po południu. O nadchodzącym kryzysie energetycznym będę rozmawiał z moim Państwa gościem, pan minister Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do państwa audycji. To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Panie ministrze, no tak, kryzys energetyczny, o którym się tyle mówi w całej Unii Europejskiej i chyba jest się czego obawiać, ale o tym za chwilę. Najpierw chciałem pana ministra spytać, jaka w zasadzie jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej, bo miał być, był przygotowywany ten pakiet Fit for 55. Nie wiadomo, czy on obowiązuje, czy on nie obowiązuje. Pan Timmermans mówi, że teraz węgiel jest zielony, zwłaszcza niemiecki węgiel jest zielony. Polski węgiel jest trochę mniej zielony, czy zupełnie czarny. Kompletnie już się można pogubić w tym wszystkim, ale to jest poważne zagadnienie, bo no nie sposób projektować polityki klimatycznej polskiego państwa jak przy takich zawirowaniach. W długim horyzoncie czasu aktualne są decyzje czy polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która można powiedzieć wyznacza sobie neutralność klimatyczną w kontekście emisyjności gospodarki do roku 2050. Tak przynajmniej słyszymy i z dokumentów, które czytamy, oficjalnych dokumentów europejskich, ale także z wystąpień polityków czołowych, polityków Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. I z tym, że w tej chwili sytuacja geopolityczna, wojna na Ukrainie, szantaż energetyczny ze strony Rosji, ogromne zagrożenie, zależność praktycznie wielu państw Unii Europejskiej na czele z Niemcami od dostaw gazu z Rosji, z Gazpromu, no, powoduje, że tak jak słusznie pan zauważył, można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z taką niestabilną polityką kołysania łodzią na wzburzonym morzu, czyli odchodzenia od tej narracji zielonej klimatycznej polityki w kierunku pozwolenia na powrót do węgla. I tutaj trzeba powiedzieć, że rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego od samego początku wskazywał właśnie na ten kierunek zrównoważonego bilansu, zrównoważonego miksu energetycznego. Polska ma zdecydowanie inną sytuację niż państwa Europy Zachodniej i myślę, że dzisiaj nam tego zazdroszczą. Po pierwsze, mamy dużo stabilnej mocy w podstawie opartej na węglu brunatnym, na węglu kamiennym, uzupełniony ten miks o źródła odnawialne, o energetykę wodną, o również coraz więcej też fotowoltaika czy inne źródła odnawialne, które w polskim miksie w ostatnich 2 latach dynamicznie się pojawiają, ale musimy bazować na stabilnych podstawach energii, które powodują, że możemy gwarantować odbiorcom końcowym, zarówno indywidualnym, gospodarstwom domowym, ale także do przemysłu stabilne dostawy energii, no w cenach, powiedzmy, akceptowalnych. Dzisiaj ogólna sytuacja na rynkach światowych, kryzys gospodarczy powoduje, że ceny energii, surowców energetycznych dramatycznie rosną, ale i tak na tle innych państw europejskich jesteśmy w dobrej sytuacji i rząd polski w tej chwili robi wszystko, aby po pierwsze zapewnić dostawy energii dla odbiorców końcowych i budować nadal ten miks w sposób zrównoważony i nie uzależniać się, no to już właściwie jest niemożliwe, bo nałożone embargo na kierunek wschodni, na kierunek rosyjski i co do surowców, i co do energii, ale nie uzależniać się od jakiegokolwiek kierunku importu surowców czy też energii jako takiej samej w sobie, poprzez zwiększenie wytwarzania energii w kraju, czy to ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, czy też ze źródeł odnawialnych. Powinniśmy jak najwięcej energii, o ile to będzie możliwe w przyszłości, 100% produkować w kraju na własne potrzeby, a nadwyżkę, jeżeli taka będzie, eksportować. To jest ogólne założenie, natomiast tutaj zdecydowanie zgadzam się z panem redaktorem, że no, w tej chwili elity europejskie z panią Ursulą von der Leyen i z
panem Fransem Timmermansem na czele tracą na wiarygodności, bo po prostu ich narracja wieloletnia legła w gruzach. To, co zapowiadali jako droga do sukcesu, okazało się drogą do porażki. No, pan minister wspomniał o stabilnych źródłach energii. Nasi sąsiedzi niemieccy stawiali tych wiatraków bardzo dużo i fotowoltaiki, no ale no, tak jest, że czasami nie wieje wiatr, czasami słońce nie świeci, zwłaszcza w zimie. No i wtedy jest potrzebna ta stabilna baza. Co w Polsce powinno być taką bazą? Bo Polska węglem stoi, teraz nagle się okazuje, że musimy sprowadzać ten węgiel z zagranicy, no ale to jest skutek polityki klimatycznej całej Unii Europejskiej. Tak, ale musimy wrócić trochę historycznie, bo zamknąć kopalnię albo później ją otworzyć, to są procesy, szanowni państwo, wieloletnie. To tak jakbyśmy chcieli w tej chwili otwierając nową kopalnię, budować autostradę czy port na Bałtyku, czy centralny port komunikacyjny. To są równie długie procesy projektowe, inwestycyjne, skomplikowane także pod względem oddziaływania środowiskowego, bezpieczeństwa samej inwestycji, później eksploatacji tego złoża i dla samych pracowników, ale także terenu, obszaru, gdzie eksploatacja złóż energetycznych węgla kamiennego bądź brunatnego następuje, więc nie jest to proste, jeżeli chodzi o czas. To wymaga długich procesów inwestycyjnych. Natomiast jak sobie przypomnimy historycznie zarówno decyzję rządu jeszcze lewicy premiera Leszka Millera, czy później rządów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, to mieliśmy jednak wielką presję związaną z zamykaniem kopalń, z wygaszaniem kopalń, jak mówiła, trochę spłaszczając, trochę tak ocieplając ten kierunek działania pani premier Ewa Kopacz. I też my natomiast jako rząd Zjednoczonej Prawicy wyszliśmy z założenia, że tylko te kopalnie, które są wyeksploatowane, gdzie są powiedzmy już kwestie dostępności czy ograniczonej dostępności złóż, czy też opłacalności eksploatacji tych złóż, tamte kopalnie została jakaś mapa drogowa wyznaczona też w porozumieniu społecznym ze związkami zawodowymi górników, aby w horyzoncie tych 30 lat do roku 2049 dokładnie zamykać stare kopalnie, które już są nieefektywne, nieopłacalne co do eksploatacji, ale trzeba powiedzieć, że polskie elektrownie zawodowe, czyli musimy oddzielić energetykę zawodową, duże bloki energetyczne, które produkują energię dla przemysłu, dla wszystkich odbiorców w całej Polsce, mają zabezpieczone źródła dostaw z polskich kopalń. Natomiast to, co dzisiaj mierzymy się z tym problemem importu węgla dla gospodarstw indywidualnych, dla ciepłowni, też ciepłowni miejskich, osiedlowych, to jest kwestia tego właśnie importu do odbiorców indywidualnych. Przedtem ten węgiel był sprowadzany przez firmy prywatne z kierunku wschodniego, z Rosji, bo trzeba powiedzieć, że ten węgiel rosyjski też był stosunkowo tańszy i on jako tańszy miał powodzenie na rynkach nie tylko w Polsce, ale na rynkach światowych. A w tej chwili z uwagi na wojnę, na embargo, na to, że nie chcemy finansować zbrojnej machiny Putina wymierzonej w niepodległą Ukrainę, jesteśmy zmuszeni importować węgiel z innych kierunków światowych i w tej chwili to robimy. Zarówno pan premier ostatnio w wystąpieniu w Sejmie, ale także pani minister Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska zapewniają, że wszystkie działania, które w tej chwili są podejmowane przez rząd, przez spółki Skarbu Państwa, przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych związane z importem węgla do Polski, żeby zabezpieczyć na najbliższą zimę, doprowadzą do tego, że nie będzie takiej sytuacji, że Polacy będą mieli zimno w domach, że nie będą mieć dostępnego węgla. Czegoś takiego nie przewidujemy i tutaj też prosiłbym właśnie, żeby uspokajać te nastroje, bo opozycji zależy na wywołaniu paniki, na stworzeniu pewnego wrażenia, że rząd sobie nie radzi, że jest zagrożenie kryzysem na zimę. Na pewno są to ogromne wyzwania i związane z finansowaniem tych wszystkich działań i związane też z dystrybucją, z logistyką, z dotarciem do wszystkich, z zabezpieczeniem także finansowania, bo przecież wielki program związany z dopłatami do
dodatku węglowego adresowany do gospodarstw indywidualnych, które opalają swoje domy węglem, właśnie temu służy, aby pomóc polskim rodzinom w zakupie węgla na zimę. Obecnie rząd robi wszystko i reaguje na każdą sytuację kryzysową. Jakbyśmy chcieli postawić na drugiej szali wagi, zważyć, zmierzyć to, co robił rząd naszych niesławnych poprzedników, rząd Donalda Tuska, no to przypomnę, to wszyscy Państwo wiedzą, ale Donald Tusk szukał guzików z napisem niskie ceny albo poszukiwał w Zakopanem pieniędzy i pytał się dość no, kuriozalnie, prawda, że gdzie te pieniądze są zakopane. Także no... Odnalazły się te zakopane pieniądze na szczęście. Same się nie odnalazły, tylko rząd prawicy je odszukał. Ale panie ministrze, bo te zapowiedzi kryzysu dotyczą energetycznego, no brzmią bardzo poważnie w przypadku na przykład naszych zachodnich sąsiadów. Ten gazociąg Nord Stream 1 co prawda działa, ale on tak działa i nie działa. Nie wiadomo, czy będzie działał w każdym razie, no a no, ewentualny kryzys niemieckiej gospodarki naszą gospodarkę też uderzy, bo to trzeba mieć tę jasność. Niemcy proponują tę solidarność słynną, czyli ograniczenie produkcji na przykład w Polsce o 15%, no i podzielenie się tym gazem z niemiecką gospodarką. Znaczy Niemcy próbują narzucić sztywne kwoty czy procentowo, jeżeli chodzi o oszczędzanie, zmniejszenie zużycia gazu do poziomu o 15% średniego wolumenu, który w poprzednich latach był zużywany przez gospodarkę. I może jeszcze nieoficjalnie, ale głosy też czołowych polityków niemieckich, aby Polska ze swoich pełnych magazynów gazu podzieliła się tym gazem z Niemcami. No i tutaj nasze stanowisko rządu polskiego jest zdecydowanie na nie i w pierwszej sprawie, i w drugiej sprawie. To znaczy na pewno efektywność energetyczna, oszczędzanie energii zawsze było wartością, potrzebne działanie i w gospodarstwie domowej, i w gospodarce narodowej, we wszystkich działach przemysłu, w budownictwie, w transporcie, w energetyce. Oszczędzanie energii jest wskazane, aby osiągać lepsze rezultaty, zmniejszać koszty realizacji projektów gospodarczych, ale na pewno nie możemy tego robić w sposób narzucony, sztywny, pod przymusem. To jest zresztą polityka realizowana przez rząd premiera Morawieckiego od wielu lat i programy adresowane do gospodarstw indywidualnych, gospodarstw domowych w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, takie jak Czyste Powietrze, Agroenergia, Mój Prąd, teraz Ciepłe Mieszkanie. 21 lipca uruchomiony nowy program dedykowany do budynków wielolokalowych, wielorodzinnych w kontekście termomodernizacji. To wszystko służy podniesieniu efektywności energetycznej i zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, na energię elektryczną, ale nie możemy tego robić w sposób arbitralnie narzucony, bo pogarszamy wtedy de facto, to jest działanie odwrotne do zamierzonego, pogarszamy sytuację Polaków i powstaje zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego, a nie poprawienie bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast co do podzielenia się gazem, no to wybaczy pan, panie redaktorze, ale trzeba było być zapobiegliwym. Możemy tutaj przypomnieć znaną przypowieść biblijną o zapobiegliwych, roztropnych pannach i tych mniej roztropnych, które są tak de facto nazwane głupimi, które nie zabrały ze sobą oliwy i potem zabrakło im światła. Więc dzisiaj brakuje Niemcom tego światła, chyba gdybyś jakiegoś rozsądku, bo kiedy polski rząd mówił, że nie możemy jako Europa, jako Unia Europejska stawiać na zależność energetyczną z Rosji w sensie dostaw gazu, Niemcy, a sama Angela Merkel mówiła, że to jest projekt tylko i wyłącznie biznesowy, absolutnie nie jest to projekt polityczny. I wtórowali jej politycy opozycji w Polsce, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, wielu innych, którzy też wskazywali, że na szczęście, dzięki Bogu, nie jest to projekt polityczny, tylko i wyłącznie gospodarczy. No i oto w tej chwili polscy obywatele mogą ocenić, kto miał rację, ale wracając do bezpieczeństwa
energetycznego, gazoport w Świnoujściu, budowa połączeń chociażby GIPL z Litwą, budowa gazociągu bałtyckiego, który na przełomie roku będzie miał pełną przepustowość, zostanie uruchomione pełne dostawy, no gwarantują nam również, że gazu w Polsce nie zabraknie. W tej chwili prawie że pełne zapełnienie magazynów gazu w Polsce, to też powoduje, że nie powinniśmy się niczego obawiać. Kwestia cen, ponieważ ta panika na rynkach światowych, Polska nie jest samotną wyspą, gospodarka światowa to system połączeń kapitałowych, finansowych, handlowych i te ceny na giełdach światowych też powodują, że ceny i węgla, i gazu rosną również w Polsce. Rząd podejmuje daleko idące działania w całej palecie działań, żeby i zabezpieczyć tutaj wzrost tych cen, ale przede wszystkim dostępność paliw i surowców energetycznych na rynku. Panie ministrze, pan odpowiada w swoim resorcie za rozwój tych zielonych, odnawialnych źródeł energii. Tutaj nastąpił znaczący przyrost, co warto w ostatnich latach, co warto zaznaczać, ale no, słyszę o tym, że jest bariera w postaci przygotowania polskich sieci energetycznych do przyjęcia takich odnawialnych źródeł energii. Czy to się uda przezwyciężyć i w jaki sposób? Jestem przekonany, że tak. Wspólnie z także Ministerstwem Rozwoju i Technologii, z Ministerstwem Aktywów Państwowych działa zespół międzyresortowy powołany pod przewodnictwem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pana doktora Rafała Gawina. Tam są obecni także zarząd polskich sieci elektroenergetycznych, przedstawiciele spółek dystrybucji energii elektrycznej i to jest praca na rzecz wypracowania takiego dokumentu, jakim jest efektywna karta transformacji sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej w Polsce. Długa nazwa, ale bardzo istotne, aby zrobić pewien bilans energetyczny, bilans techniczny sieci przesyłowych i sieci energetycznych. To działanie jest w tej chwili na ukończeniu. Niebawem będzie przedstawiony raport panu premierowi i Radzie Ministrów. Poszukiwane są także źródła finansowania. Głównie są to z dużych funduszy, takich jak Fundusz Transformacji Energetyki, czy Fundusz Modernizacyjny, Fundusz Feniks. Praktycznie w każdym funduszu europejskim, który jest w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, są zaszyte środki na rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Powiem, że w planie rozwoju, który został przyjęty, planie rozwoju sieci energetycznych, który został przyjęty przez prezesa URE 2 lata temu, zapisano, że do roku 2025 będzie wszystkie spółki dystrybucyjne energii elektrycznej wydatkują na rozwój sieci 52 miliardy złotych. Od 2020 do 2025 roku w tej chwili są te inwestycje realizowane, ale poszukujemy kolejnych źródeł, bo te 52 miliardy złotych to jest niewystarczające w stosunku do potrzeb. I powiem, że rzeczywiście bardzo ważna kwestia, którą też chciałbym, żeby w strefie wolnego słowa, w Telewizji Republika, żeby to wybrzmiało, że tworzymy zrównoważony miks energetyczny w naszym kraju, tak aby nie popełnić błędów w Niemczech, bo tam ta relacja źródeł stabilnych do źródeł niestabilnych została zachwiana i u nas bardzo ściśle przestrzegamy pewnego parytetu, który dzięki zrównoważonemu działaniu będzie miejsce i dla odnawialnych źródeł energii, ale także dla źródeł konwencjonalnych, a w przyszłości te źródła węglowe będą systematycznie zastępowane energetyką jądrową. Tutaj też duży program energetyki jądrowej, zarówno tych dużych bloków, jak i małych elektrowni, tak zwanych SMR-ów, które do końca bieżącej dekady mają się w polskim krajobrazie energetycznym pojawić. I nie są to no, tylko, że tak powiem, marzenia pisane na papierze, czy mówiąc patykiem na wodzie.
razie, tylko są to realne projekty, które już w tej chwili, do których przystępują i duże koncerny polskie, takie jak PKN Orlen, Polska Grupa Energetyczna, KGHM, Polska Miedź S.A., spółki prywatne jak Syntos, jak ZE-PAK, no ale również przede wszystkim państwo polskie poprzez swoje agendy, agencje wykonawcze. Myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby tylko był szczęśliwie pokój w Europie, żeby udało się wspomóc skutecznie Ukrainę w przezwyciężeniu agresji rosyjskiej, to Polska ma zdecydowanie lepszą sytuację co do perspektywy rozwoju i zabezpieczenia w energii, w surowce energetyczne, energię końcową dla odbiorców niż chociażby Niemcy. I to z czasem będzie docenione przez i polskich obywateli, i polską gospodarkę. Bo jeszcze powiem ostatnie zdanie. To ostatnie bez tak zwanej zielonej energii, oczywiście w sposób, tak jak wcześniej już powiedziałem, w zrównoważonej ilości nie może się rozwijać przemysł, który wtedy jest konkurencyjny na świecie, a opierając się na tylko i wyłącznie energii konwencjonalnej, niestety ta konkurencyjność jest niższa, więc musimy wszystko w ramach zdrowego rozsądku i, tak jak powiedziałem, zrównoważonego miksu energetycznego zabezpieczać rozwój i gospodarki, i odbiorców indywidualnych. Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze. Państwa zapraszam na serwis informacyjny.